Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik o podstawach makijażu. Dzisiaj zajmiemy się konkretnie bazą, czyli tym, od czego zależy dobry wygląd makijażu. Poruszymy temat podkładu, korektora i pudru. Tylko w tym odcinku, ale oczywiście następne tematy też poruszę, ale w osobnych filmikach. A dzisiaj odpowiem na Wasze pytania i Wasze wiadomości, które zostawiłyście mi na Instagramie, właśnie pisząc z problemami a propos sucho wyglądającego podkładu, albo nie utrzymującego się podkładu, albo czym ten podkład nakładać, jak nałożyć korektor, żeby ładnie wyglądał pod oczami. Ogólnie Wasze problemy, czy takie nie do końca jasne sprawy związane z tą podstawą makijażu dzisiaj zostaną poruszone i mam nadzieję, że wątpliwości zostaną rozwiane. Dzisiejszy filmik oczywiście najbardziej przyda się tym z Was, które dopiero zaczynają przygodę z makijażem, a być może do tej pory nigdy nie napotkały w internecie odpowiednich materiałów, które by Wam jasno i wyraźnie wytłumaczyły kwestie związane z pudrem, podkładem, korektorem, bakingiem i z tymi wszystkimi rzeczami. Ale jeżeli już w tym makijażu trochę siedzicie, to też mam nadzieję, że dzisiejszy filmik się Wam spodoba. No to co? Przechodzimy do rzeczy. No to zaczynamy od podstaw, czyli od bazy pod makijaż. Możecie się zdziwić lub nie, ale najlepszą bazą pod makijaż, jaką możecie zafundować swojej skórze, jest zadbana cera. I ja już tutaj nie mówię o tym, że makijaż nie zakryje suchych skórek czy wągrów, no bo tak niestety też jest, ale zamiast nakładać na skórę wielu warstw produktów, które nazywają się bazami do makijażu, lepiej jest po prostu ją dobrze nawilżyć. I tak, ja wiem, że teraz posiadaczki tłustej cery powiedzą, ale moja cera już jest nawilżona naturalnie. No i właśnie tu mogą się pojawiać pierwsze problemy, bo często skóra, która się przetłuszcza, jest też przesuszona, odwodniona. Czyli ona się przetłuszcza, ale ma też problemy skóry suchej, czyli właśnie pojawiają się suche skórki, jakieś takie suche elementy, suche miejsca na skórze, w których na przykład podkład źle się trzyma. Także każdą skórę należy nawilżyć. Jeżeli chodzi o cery suche i normalne, to jest jakby prostszy wybór, bo one dobrze przyjmują mocno nawilżające kremy. Dla mnie takim ponadczasowym ulubieńcem, jeżeli chodzi o właśnie cerę normalną i suchą, z tej tańszej półki jest krem z ziai oliwkowy. On jest moim ponadczasowym ulubieńcem i no nie zdarzyło mi się tak, żeby jeszcze się nie sprawdził pod makijażem. Także to jest jakby ta tańsza wersja. Droższą wersją, która też mi się sprawdza przy tego typu cerach, jest ten witaminowy krem z Jo Malone. A jeżeli chodzi o cery tłuste, to nie polecę Wam nic konkretnego, bo też dawno takiej cery nie malowałam, ale jeżeli Wy macie jakieś konkretne propozycje, to zostawcie je proszę w komentarzach. Sugerowałabym jedynie zainteresować się kremami, które mają konsystencję żelową, które są bardzo leciutkie i szybko się wchłaniają, ale jednak zapewniają tej skórze nawilżenie. No i pozbywamy się niechcianych, suchych skórek, nawet przy tej cerze tłustej. No i właśnie tak to jest, że niekoniecznie musicie sięgać po produkt, który nazywa się bazą pod makijaż. Może to być po prostu dobry krem. Dobry, czyli taki, który będzie służył Waszej cerze. Jakby konkretne polecenie dobrego kremu, który będzie uniwersalny, coś takiego nie istnieje. Także też rzadko możecie zauważyć, żebym ja używała jakąkolwiek bazę pod makijaż, jeżeli chodzi o makijaż twarzy. Jeżeli już, to używam bazę rozświetlającą, po prostu, żeby nadać mojej cerze większego blasku, ale to naprawdę rzadko się zdarza. Także dla mnie najlepszą bazą jest krem. Krem mam już zaaplikowany. Muszę jeszcze przejść tylko do aplikacji kremu pod oczy. A jeżeli chodzi o mój ulubiony krem pod oczy, no to doskonale wiecie, że jest to Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream, który jest niesamowicie mocno nawilżającym kremem, takim odżywiającym, ale też nie każda cera takiego nawilżenia potrzebuje. To nie jest tak, że ja oczekuję, że teraz wszyscy pójdą do Douglasa i go kupią. Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli macie skórę cienką i taką suchą, albo taka, która pod oczami oczywiście, która ma takie predyspozycje do przesuszania się przez korektory, to myślę, że warto zainteresować się tym konkretnie kremem. Ale jeżeli macie cerę młodą, napiętą, dobrze nawilżoną pod oczami, to i tak powinniście zainteresować się kremami pod oczy. I w takim przypadku jakikolwiek pierwszy lepszy prawdopodobnie się Wam świetnie sprawdzi. Czy to będzie jakiś z Nivea, czy obojętnie cokolwiek kupicie w drogerii, prawdopodobnie się Wam sprawdzi. Chodzi po prostu o to, żeby zwracać uwagę na to, że na tą skórę pod oczami też coś będziecie nakładać nawilżającego. I myślę, że to już sam ten fakt nakładania jakiegokolwiek kremu pod oczy poprawi wygląd Waszego korektora o pewnie jakieś 60-80%. No bo właśnie przez to, że ten obszar pod oczami jest tak często traktowany po macoszemu, możecie spotkać się z tym problemem, że korektory, te mocniej kryjące, zastygające, które ostatnio są bardzo na topie, mogą u Was wyglądać nie do końca ładnie. Także ogólnie zachęcam Was do myślenia o produktach z kategorii baza pod makijaż,
makijaż tak jakby szerzej, czyli traktując właśnie pielęgnację jako bazę pod makijaż. Natomiast typowe bazy bardzo dobrze sprawdzają się w takich wyjątkowych sytuacjach lub wyjątkowych problemach skórnych, takie nazwijmy, jak na przykład rozszerzone pory, czy jakieś wyjątkowo głębokie zmarszczki mimiczne, bo wtedy bazy typowo wypełniające coś takiego jak Professional z Benefitu sprawdzają się świetnie przez to, że dosłownie fizycznie wypełniają te wszystkie zagłębienia na twarzy, czyli właśnie czy pory, czy na przykład mocne zmarszczki. Drugim typem bazy, który fajnie się sprawdza na twarzy, jest baza pod cienie. I mówię tutaj konkretnie o tej, którą ja przetestowałam w tej funkcji, to jest baza z Inglota, ta w tubce. I ona fajnie się sprawdza, nakładana tutaj właśnie na nos i w linię uśmiechu, czyli tam, gdzie w trakcie noszenia podkład się może pozbierać w załamaniach, albo przez noszenie okularów może się trochę zważyć na nosie. Ta konkretna baza, przez to, że jest stworzona do aplikacji na powieki, czyli na skórę, która jest cienka, która się mocno marszczy w ciągu dnia, bo wiecie, ruszamy tymi oczami w ogóle, to ona fajnie spaja wszystkie produkty nałożone na nią ze skórą. Oczywiście, jak w przypadku każdej bazy, trzeba nałożyć małą ilość i dobrze ją rozprowadzić, ale kiedy na to nałożymy już podkład, to możecie zauważyć, że właśnie ta trwałość jest przedłużona, no i właśnie zbiera się w zmarszczkach zdecydowanie mniej ten podkład i przedłużona jest jego trwałość też tutaj pod noskami, pod okularami. Mam niestety złą wiadomość dla wszystkich okularnic lub osób, które lubią nosić okularówki słoneczne. Za bardzo tutaj temu ważeniu się pod noskami podkładu nie możemy przeciwdziałać. To jest, wiecie, to jest jakby mechaniczne uszkodzenie przez to, że rzeczywiście coś dotyka naszej skóry. No i tu możemy zaradzić do pewnego stopnia, ale powyżej jakby na przykład, nie wiem, kilkunastominutowego noszenia okularów zaradzić nie możemy. Także bardzo mi przykro, stwierdzając, że tutaj jesteśmy skazane na to, że ten podkład będzie się ścierał. Wyjściem sytuacji jest po prostu nakładanie bardzo małej ilości zarówno korektora, jak i podkładu właśnie w te miejsce na nosie. Wtedy po prostu, kiedy zdejmiemy okulary, nie będzie aż tak dużo produktu, który się zbierze pod tymi noskami, więc będzie to po prostu wyglądać lepiej. No to jak już bazy mamy mniej więcej wyjaśnione, to przejdźmy do aplikacji podkładu, bo tutaj znowu pojawiają się schody. Do aplikacji podkładu możemy używać dłoni, pędzla języczkowego, Duo Fiber. Możemy użyć gąbki lub takich narzędzi silikonowych. Oczywiście to ostatnie to był taki żart kosmetyczny, bo nikt ostatecznie nie zaczął tego używać. Ale rzeczywiście, czy to gąbka, czy pędzel, czy dłonie, laik lub osoba początkująca może mieć problem, co najlepsze. Oczywiście pierwszym i najlepszym narzędziem, jaki macie ze sobą do aplikacji nie tylko podkładu, ale całego makijażu, są wasze dłonie. Nie ma nic nieprofesjonalnego w aplikacji podkładu dłonią. Wielu artystów, Alex Box, Lisa Eldridge, bardzo dużo znanych, szanowanych artystów aplikuje nie tylko podkład, ale też inne elementy twarzy, elementy makijażu na twarz dłońmi. I to jest jak najbardziej w porządku, to jest wasze podstawowe narzędzie. Wtedy możecie też lepiej poznać konsystencję kosmetyków, także jeżeli ta metoda aplikacji wam pasuje, nie ma problemu, nie ma powodu, żeby ją zmieniać. Ale jeżeli nie lubicie mieć brudnych dłoni po makijażu, no to warto zainteresować się aplikacją pędzlem lub gąbką. Pędzle mają to do siebie, że mogą niestety zostawić na twarzy smugi. I obecnie, kiedy te podkłady są, przynajmniej te, które są na topie obecnie, są takimi cięższymi podkładami, zastygającymi, to szybka praca pędzlem trochę się ze sobą kłóci, bo trzeba się napracować i namachać i później nawklepywać tym pędzlem jeszcze, żeby to wyglądało ładnie, a gąbka robi to wszystko za nas. Gąbką jesteśmy też w stanie uzyskać mocniejsze krycie danego kosmetyku, niż byłoby to możliwe przy pomocy pędzla. Z tego względu, że gąbką nakładamy produkt na siebie, na skórę, ale też robimy jakby kolejne warstwy podkładu, jeżeli nie będziemy uważne. Albo jeżeli o to nam chodzi. Jeżeli nakładamy podkład, chcemy, żeby to jako krycie było cienkie, najpierw polecałabym rozsmarować ten podkład po twarzy takimi posuwistymi ruchami, a później zacząć go wklepywać, po to właśnie, żeby najpierw produkt móc porządnie roznieść, rozdystrybuować na całej twarzy, a następnie przejść do wklepywania, czyli do scalania go ze skórą. Gąbka daje też tę możliwość bardzo wygodnego i szybkiego stopniowania krycia tego podkładu, czy też kremu BB, lub czegokolwiek, co aplikuje na twarz, bo właśnie przeciągając jakby zcieniamy tą konsystencję, sprawiamy, że ona jest mniej kryjąca, a jeżeli chcemy uzyskać większe krycie, to po prostu ten ruch ściągający sobie darujemy i od razu przechodzimy do stemplowania raz
raz po raz przy każdym miejscu na skórze. I w ten sposób rzeczywiście to krycie jest zbudowane, ale przez to, że gąbka jest wilgotna i trochę tego podkładu w sobie jednak wsiąka, nie jesteśmy w stanie zrobić sobie kompletnego ciacha i takiej ilości twarzy tego podkładu, że będzie to po prostu wyglądało jak tynk. No, samo narzędzie tam po prostu na to nie pozwoli. Oczywiście po stronie, po której budowałam większe krycie, jak widzicie, tutaj jest jakby więcej tych przebarwień zakrytych, użyłam więcej podkładu niż na prawej stronie, no bo tutaj jednak jakby ta naturalna faktura skóry, jeśli tam gdzie piegi czy przebarwienia przebijają, to wygląda bardziej naturalnie, to jest od razu całe bardziej ujednolicone, także zależnie od tego, jaki efekt wolicie i jak dużo czasu macie na aplikację podkładu, no to właśnie dostosowujecie sposób aplikacji podkładu gąbką. Wydaje mi się, że właśnie przez tę wygodę bardzo szybkiego stopniowania krycia i precyzji w aplikacji i też przez to, że to jest po prostu przyjemne, tak? Aplikacja podkładu wilgotną, chłodną gąbką jest przyjemna, dlatego ta metoda aplikacji jest obecnie, wydaje mi się, najbardziej popularna i najwięcej osób używa gąbek różnego rodzaju i pochodzenia do aplikacji swojej bazy. No i ogólnie zasada jest taka, im więcej czasu spędzicie na podkładzie i korektorze, na wpracowaniu go w skórę, czy też wklepaniu go w skórę, tym dłużej będzie z Wami cały dzień. Oczywiście są wyjątki, zależnie od Waszego typu cery, ale tak jest przyjęte po prostu, że im lepiej on będzie wpracowany, im będzie lepiej scalony z Waszą skórą, tym lepiej będzie się utrzymywał i też będzie ładniej wyglądał przez cały dzień. Weźmy na przykład problematyczne obszary typu rozszerzone pory na czole czy tutaj przy nosie. Jeżeli będziemy tą gąbeczką czy jakąkolwiek inną metodą aplikacji po prostu przejrzeć, wiecie, po macoszemu, jakoś tam szybko, to możliwe jest, że albo nałożycie ten podkład krzywo, nierówno, będą miejsca, w których będzie go więcej, a w tych, w których będzie mniej, na przykład może się zacząć szybciej świecić, albo będzie prześwitywała skórę i będzie to wyglądało nieładnie, albo mogą być te pory przez takie przejeżdżanie wyłącznie bez wklepania później uwidocznione wręcz, bo podkład się zbierze w nich, ale dookoła już nic nie będzie, wręcz przeciwnie, czyli po przejechaniu podkładem po skórze w porach, w samych porach skóry nie będzie podkładu, a będzie tylko na samej skórze ta, która jest gładka i będą na skórze widoczne dziury. Takie dosłownie, wiecie, malutkie dziurki. Także jeżeli jeden z tych problemów jest Wam znany, no to właśnie znaczy, że powinniście poświęcić troszeczkę więcej czasu na dopracowanie tej swojej bazy. Bo chcemy, żeby to wszystko z nami było przez cały dzień, prawda? Bez poprawek najlepiej. Podczas aplikacji podkładu radziłabym Wam zwrócić szczególną uwagę na to, jak podkład wygląda w trzech miejscach. Tutaj wokół nosa, przy liniach uśmiechu, czyli w tych miejscach, gdzie się uśmiechamy, i na czole. To są miejsca, które są najbardziej narażone na zmianę konsystencji lub zebranie się w zmarszczkach, zanim jeszcze ten podkład przypudrujemy. A jeżeli przypudrujemy go, kiedy on rzeczywiście jest zebrany w tych załamaniach skóry, to on będzie już taki z nami przez cały dzień. No a chyba nie tego do końca chcemy. Także możemy aplikować podkład, zająć się czymś innym, ale tuż przed przypudrowaniem zauważcie, czy tutaj przypadkiem właśnie w załamaniach wokół nosa nie ma za dużo tego podkładu, bo później w ciągu dnia to miejsce akurat może się zważyć, może wyglądać niespecjalnie ładnie, albo wręcz zacząć się dodatkowo świecić. Także fajnie jest na przykład wziąć w drugą stronę gąbeczki, jeżeli właśnie te gąbeczki używacie, i upewnić się, że w tych miejscach tego podkładu za dużej ilości nie ma. W wiadomościach od Was bardzo często pojawiały się dwa konkretne problemy, jeżeli chodzi o podkład. I jest to po pierwsze to, że podkład jest zważony, a po drugie, że jest on widoczny na skórze. Zacznijmy trochę od tyłu, zacznijmy od tego widocznego na skórze podkładu. Niektóre podkłady niestety na skórze widoczne będą. Taka jest jakby ich trochę charakterystyka przez to, że obecnie właśnie mamy te mocno kryjące, zastygające podkłady na topie. One mocno kryją, robią nam twarz lalki, wygląda to wszystko nieskazitelnie, ale coś za coś. Nie możemy jakby osiągnąć jednego i drugiego, tym bardziej, że są jakieś tam zmiany na skórze albo niedoskonałości, no to kolor będzie ujednolicony przez mocne krycie, ale też ta konsystencja może być dość mocno widoczna na skórze. Jeśli chcecie ujarzmić taki mocno kryjący, zastygający podkład na skórze, to spróbujcie po prostu takimi pasowistymi ruchami, to co mówiłam wcześniej, najpierw roznieść wręcz ten podkład po całej twarzy, a dopiero później zacząć go wklepać i zacznijcie od jak najmniejszej ilości tego podkładu. I jeżeli się okaże, że dalej Wam czegoś brakuje lub nie zakryłyście tego, co chcecie zakryć, to wtedy dołóżcie podkładu, a nie zaczynajcie od razu z bardzo dużą ilością i próbujcie
spróbujcie go nałożyć, bo to na pewno dobrze się nie skończy. A jeśli chodzi o zważony podkład, to mogło się tu zadziać kilka rzeczy. Po pierwsze, może ten podkład nie lubi się z Waszą pielęgnacją. Może nałożyłyście tego kremu za dużo. Może nałożyliście podkładu za dużo, albo za mocno go przypudrowaliście. Błąd mógł też wynikać z pudrowania gąbeczką, czyli takiego, jak to się mówi, bakingu, bo jeżeli nałożycie baking na gąbeczkę, która ma na sobie bardzo dużo podkładu, to już od razu na gąbce robi się Wam ciacho. I później to ciacho tylko transferujecie na twarz, więc nic dziwnego, że to nie wygląda dobrze. Jeżeli chcecie robić baking przy pomocy gąbki, to upewnijcie się, że używacie tej drugiej strony gąbki, której pewnie nie użyłyście do aplikacji podkładu. Kładą całą twarz, tylko że po prostu jest to w miarę czysta gąbka bez widocznego produktu, którą właśnie zamoczycie w pudrze i też kiedy pudrujecie ten obszar na twarzy, czy to będzie strefa T, czy tutaj okolice żuchwy, zwróćcie uwagę na to, żeby przykładać raz po skórze gąbką, a nie przeciągać. Przeciągając możecie naruszyć podkład, który jest już nałożony na skórę. I to samo, co mówiłam wcześniej, przy jakby rozprostowaniu podkładu na liniach uśmiechu, musicie się upewnić, że utrwalany podkład wygląda nieskazitelnie. Jeżeli on będzie ruszony przez taki ruch, no to właśnie w ten sposób go utrwalicie i po opruszeniu, po zbyciu się nadmiaru pudru, nie będzie to wyglądało ładnie. Także na takie małe rzeczy trzeba zwracać uwagę, tym bardziej, kiedy operujemy tą zwilżoną gąbeczką, bo no możemy właśnie sobie już samo ciacho zrobić, upiec na gąbce, a później przenieść na twarz. Ale warto też pamiętać o tym, że są też niektóre podkłady, które po prostu nie są dostosowane do naszej cery i mogą się ważyć bez względu na to, co zrobicie lub czego nie zrobicie. Także jeżeli próbowałyście wszystkiego, a podkład i tak się waży i źle wygląda, to po prostu nie jest podkład dla Was. Korektor pod oczami wygląda sucho. Tak też mi często pisałyście. Ale już mamy ustalone, prawda, że żeby ten korektor wyglądał lepiej i lepiej się utrzymywał, dobrze jest nałożyć chociażby jakikolwiek krem pod oczy, ale żeby ta jednak cera w tym miejscu też była nawilżana. Jak to już wiemy, bo to na pewno wszyscy wiemy, prawda, to teraz inną rzeczą, która może wpływać na to, że ten korektor wygląda sucho, jest po pierwsze za duża ilość tego korektora. Ja wiem, że teraz bardzo modną i instagramową metodą aplikacji korektora jest robienie wielkich trójkątów pod oczami w stylu Kim Kardashian i później próba rozblendowania tego wszystkiego w tak małym obszarze, skóry. I to może być nie lada wyzwanie. I okej, ma to swoje miejsce i to spełnia pewną funkcję, ale to się raczej nieładnie tłumaczy na codzienne życie i taką normalną, codzienną aplikację makijażu. Ja też często dostawałam swojego czasu pytania, jak robiłam tutoriale, w których właśnie aplikowałam korektor pod oczy, dlaczego ja go aplikuję tylko tutaj i nie robię trójkąta, a później mi się odznacza takie półkole pod oczami. Odznacza mi się nie korektor, a dolina łez, która po prostu tutaj jest i tak się odbija światło. I nieważne, czy nałożę tego korektora więcej tutaj, czy jest, będzie jaśniejszy, to nie ma znaczenia. Tutaj najwięcej robi gra światła i odpowiedni puder, którego używam pod oczy. Ale korektora też używam mało, przez to, że oprócz tego, że potrzebuję dużego krycia pod oczami, no to też ta skóra jest bardzo wymagająca i dużej ilości korektora nie zniesie. Także mała ilość korektora, mocne nawilżenie, to jest klucz, a następnie jest to dobry puder pod oczy. Ja też się zawsze staram ten obszar pod oczami utrwalać jak najmniejszą ilością pudru, ale jeszcze taką ilością, która mi rzeczywiście pozwala na utrwalenie go, a nie poprzesuwanie na skórze pod oczami. Też jednym z Waszych problemów jest to, że korektor pod oczami nagle znika albo zmniejsza się jego krycie po przypudrowaniu. Może to wynikać z tego, że kiedy pudrujecie ten korektor pod oczami, to właśnie nie macie dostatecznej ilości tego pudru na pędlu i po prostu przesuwacie włosiem korektor po skórze, w ten sposób tracąc jego krycie. Oczywiście nie mówię to, żeby zaraz wszyscy sięgnęli po gąbki i robili baking pod oczami, bo też nie każda skóra jest w stanie coś takiego znieść, moja na przykład by nie przeżyła, ale używanie na przykład bardziej precyzyjnego pędzla i takiej ilości pudru, która rzeczywiście jest widoczna na pędzlu, ale po przyłożeniu do skóry zostawia utrwaloną skórę, ale nie w tak dużej ilości jak przy bakingu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To też bardziej obrazowo Wam pokazuję właśnie na demonstracji, bo to jest taka ilość, która rzeczywiście pozwala na utrwalenie i przy utrwalaniu tego korektora nie dotykam pędzlem do korektora, tylko między pędzlem a skórą znajduje się jeszcze puder.
Dokładnie o to mi chodzi. Mam nadzieję, że teraz wyjaśnię wam to lepiej. Pamiętajcie też, że wcale nie musicie aplikować tego korektora pod oczami aż tyle, żeby on w dużej ilości doszedł do linii rzęs, bo przez to właśnie ten nadmiar będzie się zbierał w liniach mimicznych na dolnej powiece. Jeżeli malujecie, jakby robicie duży taki makijaż oczu, że dolna powieka też będzie dość mocno malowana, to ma to sens, bo przykryjecie ten korektor i utrwalicie cieniami. Ale jeżeli jest to bardziej naturalny makijaż i tylko tuszujecie rzęsy, to nie ma potrzeby ciągnięcia aż tego korektora tak wysoko. Więc starajcie się go koncentrować na największych zacieniach i po prostu rozcierajcie go na pozostałe kierunki tak, żeby przykryć zacienienie i wszystko było ładnie, równomiernie przykryte. Ale nie ma potrzeby tutaj aż takiego instagramowego krycia w większości przypadków. Nie wszystkie pudry będą wyglądać dobrze pod oczami i nie wszystkie pudry dobrze wyglądające pod oczami będą wyglądały dobrze na twarzy. I na odwrót. Te, które ładnie matują i są bardziej takie zwężające pory i sprawiają, że skóra wygląda mega gładko, na cerze, na czole na przykład i tutaj na policzkach, może nie do końca sprawdzić się na skórze pod oczami, bo ona jest cieńsza, bo ona się bardziej marszczy, bo jeżeli macie powyżej 25 lat i nigdy nie używałyście kremu pod oczami, to ona może być po prostu lekko zaniedbana i wysuszona, a korektor tylko to może nie potęguje, ale zwraca na to uwagę. No bo często jest tak, że skóra bez makijażu wygląda na młodszą i mniej pomarszczoną niż z makijażem, ale widzę, że są zasinienia. Więc tutaj musimy wybrać między dwoma światami, albo będziemy wyglądały najbardziej obudzone, ale z odrobiną, jakby z kilkoma zmarszczkami więcej, albo skóra będzie wydawała się na gładszą, ale my będziemy wyglądały na niewyspane. No i właśnie te pudry pod oczy, to jest ogólnie temat rzeka i ja zawsze szukam takiego pudru, który będzie wyglądał pięknie, będzie nawilżał, rozjaśniał, ale nie będzie podkreślał zmarszczek, no i nie będzie za miliony monet. Na razie niestety takiego nie odkryłam. Moimi faworytami jest albo puder z Laury, ten pod oczy, albo z La Mer, The Powder, który też wiem jest bardzo drogi. Ale te pudry rzeczywiście są inwestycją swojego rodzaju, bo one świetnie się nadają do skóry pod oczami, wyglądają przepięknie. Z takich drogeryjnych wersji jeszcze takiego nie spotkałam, który by wyglądał tak pod oczami, żebym się do niczego nie mogła przyczepić. A jeżeli chodzi o pudry, które są ładnie matujące i wygładzające skórę i które świetnie się sprawdzają na tych obszarach, które są troszkę bardziej wymagające, które potrzebują więcej miłości, czyli właśnie rozszerzone pory i zmarszczki mimiczne, typu tutaj okolice linii uśmiechu, czy też na czole, no to świetny jest ten z Golden Rose, który po prostu jest tak wygładzający, ale zarazem taki lekki blask, lekką poświatę na skórze zostawia, wygląda bardzo naturalnie. Albo ten z Nabli ostatnio, który też bardzo używam, on już zostawia bardziej taki typowo matowy odcień, typowe matowe wykończenie. Jest też puder z Inglota w takim małym opakowaniu, który ultra mocno matuje. On moją cerę wręcz wysusza, więc jeżeli noszę go przez tydzień, przez wiecie, 7 dni z rzędu, no to ta skóra dosłownie wygląda jakbym nigdy jej nie kremowała, ale myślę, że przez to sprawdzi się do cery tłustej. Jak się okazuje, pudrowanie cery i baking to też nie są proste tematy, bo pisałyście mi, że macie problem z tym, że cera na strefie T bardzo szybko się zaczyna świecić, albo że puder jest strasznie widoczny na skórze, albo że mimo utrwalenia podkładu pudrem, ten podkład i tak wszędzie się zbiera w zmarszczkach chemicznych. Jeśli nie chcecie utrwalać podkładu przy pomocy bakingu, nie chcecie używać gąbki i takiej dużej ilości pudru na twarzy, nie chcecie dodatkowo tej skóry obciążać, to polecałabym utrwalanie podkładu pudrem przy pomocy pędzla, takiego dużego pędzla, bardzo takiego o długim włosiu, który jest niesamowicie giętki, który ma delikatny nacisk na skórę. I robimy to w ten sposób, że aplikujemy dość sporą ilość pudru na pędzel i przyciskamy raz po raz do skóry, tak samo jakbyśmy to robili przy pomocy gąbki, tylko tutaj jakby to wtłaczanie pudru do skóry jest mniej inwazyjne, tak powiedzmy. I nie robimy tego od razu, tak jak wiecie, to jest często pokazywane na przykład na jakichś tam filmach instruktażowych, że pudrujemy twarz tak. No nie do końca. Jak będziecie tak pudrować podkład, który nie jest jeszcze przepudrowany, on jest wilgotny, on się bez problemu porusza na waszej skórze, to używając takich maszystych ruchów po prostu go poprzesuwacie na skórze i utrwalicie w takiej naruszonej strukturze, czyli to właśnie nie będzie wyglądało ładnie. Będzie od razu wyglądał na zważony, będzie to krzywe, będą prześwity na skórze, dlatego najpierw dociskamy do skóry puder, tak żeby on się najpierw utrwalił, a następnie
po chwili albo też od razu samą końcówką pędzla usuwamy nadmiar pudru, muskając go po skórze. A także też już nie wpracowujemy go tak, jakby to był podkład mineralny, tylko delikatnie samą końcówką właśnie, żeby się pozbyć tego pudru, ale żeby tego podkładu sobie jeszcze też znowu nie popsuć. Jeśli macie problem z bardzo szybko wyświecającą się strefą T albo z zbierającym się podkładem w liniach uśmiechu mimo porządnego utrwalenia pędzlem i pudrem, no to wtedy myślę, że powinniście się jednak przekonać do bakingu. Bo baking, czyli nałożenie dużej ilości pudru gąbką, wtłoczenie go wręcz w skórę, oczywiście w cudzysłowie, ale wysysa wilgoć z podkładu i ze skóry. Przez co on się utrzymuje dłużej w stanie nienagannym i pozwala nam na cieszenie się albo matową cerą, albo taką bez podkreślonych zmarszczek. I jeżeli rzeczywiście te zmarszczki tutaj przy niech uśmiechu są na tyle dokuczliwe, że nawet próbowałyście wszystkiego i nic nie działa, to spróbujcie ostatnią deskę ratunku, czyli naciągnięcie skóry i następnie utrwalenie tego pudrem w takim właśnie naciągniętym stanie i dopiero później, jak usuniecie nadmiar tego pudru, wszystko będzie ładnie utrwalone, nawet w tych załamaniach, które później mogą w trakcie dnia wyjść na pierwszy plan. Taki baking na rozciągniętej skórze, nazwijmy to, czy też właśnie porządne utrwalanie rozciągniętej skóry, jednak nie sprawdzi się przy cerze dojrzałej, taka, która już jest z natury dość mocno wysuszona lub ma więcej zmarszczek, no bo to tylko to podkreśli. To jakby nie jest gra warta świeczki, lepiej przy takiej cerze zastosować mocno nawilżający podkład i albo lekko opruszyć tą skórę samą końcówką właśnie pędzla, bez bakingu i ewentualnie liczyć się z tym, że może coś tam się pozbiera w tych liniach uśmiechów, ale skóra po prostu będzie wyglądała zdrowiej i młodziej niż taka utrwalona na mur beton. Po prostu takie bardzo zaawansowane techniki makijażu nie do końca sprawdzają się na cerze dojrzałej, no bo ogólnie makijaż cery dojrzałej to jest temat na osobny film lub nawet kurs makijażu. Jeśli puder wygląda na waszej twarzy za sucho, a stosujecie baking, to może to po prostu oznaczać, że baking nie jest dla was. To też nie jest tak, że każda ogłaszana w internecie metoda aplikacji, zwłaszcza ta wywodząca się z makijażu drag queen, będzie idealna dla każdego typu cery lub do każdej osoby nawet. Po prostu tak nie jest. Także jeżeli coś się wam nie sprawdza, to nie czujcie się zobligowane i takie, że będziecie na czasie tylko kiedy będziecie tej metody używać. No bo być może lepiej się wam właśnie sprawdzi podkład, który nie jest przypudrowany w ogóle. Albo korektor pod oczami, który nie jest przypudrowany. Albo nałożenie cieni bez bazy pod cienie, tak? Naprawdę spróbujcie wszystkiego, co wam tylko przyjdzie do głowy. Być może to rozwiąże wasz problem. Nie ma czegoś takiego jak coś złego w makijażu, jeżeli efekt końcowy was zadowala. Bo o to właśnie chodzi. Żeby to, co zmalujecie na twarzy, wam się podobało i wam się sprawdzało. Zaskakująco często pisałyście mi też, że macie problem ze znikającym podkładem z nosa. I tutaj może to wynikać z kilku rzeczy. Po pierwsze, może to być po prostu gospodarka hormonalna. Bo tak jest czasami, że ten nos jest dość kłopotliwy i nieważne co by się tam nakładało, jakie bazy, czy jak pudrowało, to on może po prostu w ciągu dnia zważyć nasz podkład i to jest często przypisywane właśnie hormonom. Po prostu. I to nie jest coś, nad czym zapanujemy, to właśnie trzeba albo znaleźć złoty środek przy pomocy metody prób i błędów, albo się po prostu z tym pogodzić. Ale też często znikający podkład z nosa wiąże się z tym, że tego nosa często dotykamy. To jest taki, wiecie, wrażliwy punkt na naszej twarzy, jeżeli o makijaż chodzi, bo on wystaje. Reszta twarzy jakby trzyma się w tej jednej bryle, a nos wystaje. Więc czy to przy lekkim wycieraniu nosa, czy coś nas zaswędzi, czy poprawiając włosy, nawet wiecie, lekko przejedziemy po tym nosie, już możemy ten makijaż z nosa zetrzeć. Także sprawdźcie, czy przypadkiem znikający podkład z nosa nie jest właśnie skutkiem nieświadomego dotykania tej twarzy w ciągu dnia, czy też wycierania, drapania się po nosie, albo nie wiem, spania, ściągania bluzki. No naprawdę bardzo dużo czynników może na to wpłynąć, właśnie takich typowo mechanicznych, więc bądźcie szczere, dotykacie nosa w ciągu dnia?
A jeśli puder jest bardzo widoczny na twarzy, mimo usunięcia tego nadmiaru pędzlem, to możecie albo jeszcze bardziej się przyłożyć do usunięcia tego nadmiaru. Może potrzebujecie inny pędzel, taki, który właśnie nie będzie miał żadnego produktu na sobie i będzie Was służył tylko do omiatania skóry, tak w ostatecznym, końcowym etapie, żeby scalić wszystko i pozbyć się nadmiaru pudru. Naprawdę pędzle w tym momencie nawet najtańsze jesteście w stanie kupić, czy w Hebe, czy w Rossmanie. Taki najtańszy też będzie ok. Byle miał długie włosie i przy ruszaniu po skórze jedynie końcówka muskała Waszą skórę. Jeżeli mimo starania się ile wlezie i próby usunięcia nadmiaru przy zarazem nie popsuciu całego podkładu, jeżeli to Wam się nie udaje i dalej ten puder jest widoczny na twarzy, to możecie po prostu znaleźć wyjście z sytuacji, spryskując ją mgiełką. Mgiełki, dobre mgiełki nawilżające czy utrwalające są teraz na każdym kroku. Czy to jest Golden Rose, czy MAC, już będzie taka wyższa półka, ale kultowy produkt, czyli Fix Plus, albo Too Faced Hangover, to jest nawilżająca mgiełka, która pachnie kokosem, przy okazji nawilża i utrwala. Naprawdę tego jest pełno. Czy z Inglota? No naprawdę na każdym kroku znajdziecie fajną mgiełkę. Wystarczy wpisać w Google czy w YouTube i na pewno znajdziecie opinię o danym produkcie. Te, które wymieniłam, to są jedne z moich ulubionych. I wystarczy spryskać sobie tą twarz na sam koniec z takimi, wiecie, porządnymi czterema psiknięciami. Można też więcej, ale wiem, że nie każda cera jest w stanie znieść coś takiego. Bo też jeżeli spryskamy tą twarz za mocno mgiełkami, to możemy sobie wyświadczyć niewiedzią przysługę i ten makijaż się po prostu w ciągu dnia rozpuści. Także lepiej nie przesadzać. Taka odpowiednia ilość to też jest właśnie metoda prób i błędów. Musicie do tego dojść same, co jest najlepsze dla Waszej cery, ale myślę, że taki powiedzmy krzyż to jest dobry sposób dla większości cer, dobra ilość dla większości cer i oczywiście po spryskaniu zostawiamy tę skórę, żeby ona sama sobie wyschła bez dotykania. Jeżeli w momencie, kiedy ona jest wilgotna, dotkniecie do skóry, to jest po ptakach. Po prostu wszystko jest popsute i prawdopodobnie zdjęłyście podkład z miejsca, w którym go dotknęłyście. Także najpierw musimy się uzbroić chwilę cierpliwości i po spryskaniu posiedzieć, możemy się trochę powachlować, żeby ta mgiełka się szybciej ulotniła. I wtedy ten makijaż jest utrwalony, a nadmiarowa pudrowość, właśnie ta pudrowość jest usunięta z twarzy i wszystko wygląda świeżo i lekko. I tak wygląda skończony makijaż już z bronzerem, rozświetlaczem, pomadką, ogólnie wszystko jest już skończone. Oczywiście inne elementy makijażu, takie jak bronzer, róż, rozświetlacz czy makijaż oczu i makijaż ust, też poruszę, ale w osobnych filmach. Dzisiaj chciałam się skupić tylko na samej tej bazie, czyli właśnie na podkładzie, korektorze i pudrze. Także mam nadzieję, że się Wam ten film spodobał. Jak zawsze w opisie pod filmem znajdzie się lista kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam. Wszystkie rekomendacje, które Wam dałam w trakcie filmu. Ale jeżeli Wy macie jeszcze jakieś swoje perełki do dodania właśnie w kwestii czy pielęgnacji do różnego typu cery, czy bazy pod makijaż, czy podkładu, czy jakieś inne fajne triki związane z tą na razie kategorią tylko i wyłącznie, to też zostawcie je w komentarzach. Niech taka tutaj powstanie encyklopedia dobrej bazy, czyli właśnie dobrego, pięknie wyglądającego i długo utrzymującego się podkładu, korektora i pudru. Mam nadzieję, że się Wam ten film spodobał, że być może nauczyliście się czegoś nowego, jakiś fajny, nowy trik poznaliście albo rozwiązanie dla problemu, albo chociaż spędziliście ze mną miło czas. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. A jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami i chcecie mieć pewność, że nie przegapicie następnego filmu z tej właśnie kategorii podstawy makijażu, to koniecznie wciśnijcie przycisk subskrybuj na dole i zaznaczcie ten dzwoneczek, żeby dostawać informacje o nowych filmach. Ja Wam dzisiaj już dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!